dzisiejszym filmie do wygrania jest ten skin. Jeśli chcesz go zdobyć, zostaw suba z dzwoneczkiem, łapkę w górę pod filmem, napisz komentarz i użyj kodu Kroxy na stronie CSGO Skins. Powodzenia! Witam was wszystkich tu serdecznie. Wchodzi Kroko, robi się niebezpiecznie. Dzisiaj tak stwierdziłem, że M4 Hold jest bardzo pięknym skinem, na którego bym chciał sobie dzisiaj polować, więc 840 zł. Jako już wygraliśmy w ostatnim odcinku trochę, no to zaczynamy 6 skrzynek z M4 Hold. 5000 zł, jak już oczywiście zdążyłem powiedzieć, tyle trzeba za 6 taki skrzyneczek zapłacić, więc zobaczymy, czy uda nam się tego holda trafić. Oczywiście przypominam konkurs na początku filmu, jak chcesz wygrać, zostaw suba, łapę w górę pod filmem, komentarz oczywiście napisz, dołącz na Discorda i użyj kodu Kroxy z zgodzki i się wystarczy, że zalogujesz się z linku z opisu, bo jeśli nie, oczywiście magiczny plusik i wpisz oczywiście tutaj kodzik Kroxy przez Vikes, dajcie on skrzyneczkę na start za free, więc warto oczywiście sobie skorzystać, jak osobą pełna nią jesteś. No i oczywiście 10% więcej z każdej wpłaty, przed każdą wpłatą masz sobie kodu użyć i za każdym razem odebrać 10% więcej, więc stary poszedł tak naprawdę na zakupy, no bo na CSGO Skinsa wchodzisz tak trochę, wiesz, z nastawieniem, żeby zrobić sobie takie właśnie ala zakupy i takie nowe skiny do swojego ekwipunku, że tak powiem, zakupić, tak? No to to jest tak, jakbyś poszedł do sklepu i właśnie stwierdził, że chcesz sobie kupić skiny, ale kasjerka, gdzie wydajesz 100 zł na te skiny, mówi ci, no to masz jeszcze tutaj dyszkę, za free, kup sobie coś ładnego. No to to jest stary na tej samej zasadzie. No tylko głupi by nie skorzystał, tak? Zobaczmy, jak ta bitwa tutaj dla nas się potoczy. No jest to już druga bitwa, ta pierwsza tak, no nie, zbyt przegrałem połowę tego, co miałem, czyli 10 koła. Znaczy, jeszcze nie przegrałem, póki skrzynka w grze, wszystko może się wydarzyć, tak? No ale no dzisiaj... Coś cienko widzę tak naprawdę, nasza szansa z tym haulem. Została ostatnia skrzynia. No i... Zobaczmy, no. Trzeba mieć nadzieję do końca, no ale dzisiaj niestety tej nadziei... No ta nadzieja dzisiaj niestety nic nam nie da, tak? Nadzieja ma taką głupi, jak to mogę powiedzieć. Ale ja się nie poddaję i skrzynka 3% w sztukach 5-6 tysięcy złotych! No jak to się nie uda, no to naprawdę będziemy w czarnej... Każdy wie, o co chodzi, tak, nie będę tutaj demoralizował. Moi widzów na moim filmie, dzień dobry, bang bang, M4 haul, 22 tysiące złotych, no i o to chodzi, stary, o to chodzi. Czasem w życiu trzeba zaryzykować i postawić wszystko na jedną kartę, tak? A w rękawie trzymam całą talię. No tak to, stary, jest. Zobaczmy, jeszcze ostatnia skrzynka to jest M4 haul. No fantastyczna rzecz się tutaj wydarzyła, udało nam się dopiąć celu, no i udało nam się wygrać, to będzie czwóreczka hold 20 tysięcy złotych, naprawdę potężna suma, a jak są potężne sumy, to są też potężne bitwy, no ja sobie lubię kliknąć bitwę, no nie będę widza owijał w bawełnę, że lubię sobie bitewką kliknąć, lubię sobie skrzyneczką zakręcić, no stary, nie. Życie bez skrzynek, stary, dla mnie, okej, okay, tutaj będzie 50-50, ja i Alex, jakby takie rękawiczki, spoko, tak, ale, aha, no ja boję, jesteśmy na dziurę, a dobra, jakby dla mnie życie bez skrzynek, stary, życie bez skrzynek dla mnie traci sens, naprawdę, więc, skrzyneczko, kręć się, skrzyneczko, kręć się, Luxurious, w sztukach czterech, jedna już za nami, póki co na dziurę dostajemy, no ten USP też na pewno w tym nie pomoże, żeby wrócić do tej bitwy. Jakieś rękawiczki dla mnie, jakieś właśnie, no MK Prince, no wszystkie to. No nie, no po prostu, no nie, no właśnie, wykrakałem MK Prince Dream. No Nader to byłby siadł. Siadł, czy to jakaś bitwa się pojawiła? Myślałem, że coś fajnego wleciało, ale chyba mi się przywidziało. No dobra, skrzynka Royal. Jak ja mam dużo kasy, to mi się lubi odkleić. No nie powiem, że nie. Ostatnio, jak rzuciłem chyba 5 skrzynek Royal, to rzuciłem Underdoga i udało nam się bardzo ładną sumę wygrać z tej skrzynki. Więc rzucę teraz tryb normalny i zobaczymy, jak pójdzie nam teraz. No póki co strata 250 zł, no tutaj po parze rękawic. Oba tutaj skiny w stanie well worn, więc zobaczmy, jak będzie dalej. Ta MK, no właśnie, już widzę, że to jest jakiś minimalware. No ale nasz kałaszek też sporo, to jest tylko de facto 80...
shit happens. Shit happens, nie zawsze można wygrywać, tak? No te rękawice na pewno tutaj Michaela przybliżyły do wygrania tej bitwy, bo nie wiem, co by musiało teraz polecić nam, żeby to wygrać. No właśnie, dostajemy Good Knife'a, ale co z tego, jak to jest 200 straty do tych rękawic. Mamy jeszcze tutaj jakieś zatyczki na pocieszenie, to jest 500 zł na profit, no bo około 300 to 500 na plus. 800 teraz tak naprawdę straty, ojej, no i właśnie, no to GG. No chyba, że w tej ostatniej jakiś gold arabeska, coś, no nie. No szkoda, bo w pewnym momencie wydawało mi się, że jest całkiem blisko odkucia, ale ty, bo jak ja to zrobię, ej, czekaj, bo trochę mnie odkleiło. No dobra, no jak już stworzyłem bitwę, to nie będę taki w bitwie anulowywał, stary, no przecież. Dobra, rzućmy 10 czynnik jeszcze raz. No zaczynamy fantastycznie, tak? Zaczynamy, że tak powiem, klasycznie od wpierdzielu. No tutaj poparzę rękawic, czy stoi, oj, no minimal wear. Niestety, mojego przeciwnika. No teraz rękawice czyste dla nas. Jakoś odrabiamy, tracimy też delikatnie. Sporo czynnik przed nami, no tutaj... Well worn, no dobra. Chciałbym zobaczyć te minimal weary jakieś na moim koncie, ale no... Chcieć to se mogę, tak? Chcieć to se mogę. Nie zawsze musi oddać, tak? To jest złota zasada. Skręcić ze skrzynką, to zawsze musi oddać, tak? Zobaczmy. Tutaj falchionik dla nas. Czy on będzie droższy ten... Nie, no na pewno będzie droższy ten Prince. Co ja w ogóle tutaj chciałem poru... No taki ten typowy stary na dzikim zachodzie, tak? Kałaszek 320. Strata 300. Zobacz, czy będzie ratunek? No, będzie ratunek. No, zajebiście. Tak. No, co chciałem powiedzieć? 10 koła. 10 koła, które nam zostało. Suma. No. Trzeba czasem w życiu zaryzykować, trzeba podjąć ryzyko. Znaczy, ja już dzisiaj to ryzyko raz podjąłem. Czy to jest teraz mądra decyzja, co robię? Absolutnie nie. No ale ja jestem trochę odklejony, tak? To chyba każdy wie. Zobacz, 5 szczynek z hole'em. Ostatnie 5. Już chyba w drugiej skrzynce dało nam tego hole'a. Zobacz, mi będzie teraz. No tutaj na pewno już nie będzie do hole'a w drugiej skrzyni. Ale może w trzeciej. Zobaczmy. I też nie będzie, to może czwartej. Zobacz. Czuleczka hold dla wuja. Ostatnia. Proszę. Tyle dostaliśmy z tego, co tam było. 4 koła. Tyle nam zostało. No ja bym tutaj, kurczę... 6 Tiger Tufów, to jest wydatek 2400. No można spróbować, tak? No może akurat uda mi się tego karambita zdobyć. Może akurat Adrian M9 trafi i wygram o 400 zł. Wtedy będzie 10 koła z takiej bitwy. Trzeba próbować. Zobacz, 5 skrzynczek. Co? No dwa razy niestety w dziurę. Zobaczmy, jest to skrzynka z największą ilością procentów oczywiście. Na tego karambicika. No więc zobaczmy jak będzie. 5 minut temu ktoś trafił te... A nie, czekaj, 5 minut temu to ja trafiłem. 4 godziny. No, trochę tych holdów tutaj. Ajajaj, no. Stary, no właśnie. To jest to, o czym mówię. Karambit jest, no ale no nie dla tej strony, co my tutaj chcieliśmy. Został nam taki sposób stary 1300 zł. Zapytać się Kroko, co ty pierdolisz? Ja nie wiem, nie mam pytań po prostu. Ale no... Coś takiego zrobię na koniec i wydaje mi się, że podziękowanie za oglądanie to jedyne, co mi zostało, więc dziękuję za oglądanie. Widzimy się jutro, przypominam, 10% więcej z kodem Croxy i darmowa skrzynka na stary za free. I pamiętaj, żeby grać z głową, bo skończy się jak pan prowadzący. Dziękuję za oglądanie, widzimy się już jutro i siema.